Nazywam się Marta Małecka i zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania serii podcastów I tak wygląda życie. Tata zawsze mówił, że powinnam być prezydentem albo dyrektorem i muszę mieć duże pieniądze, bo jak będę miała duże pieniądze, to będą mnie szanować. Nie miało znaczenia w ogóle, jaka jestem. Ważne, żebym była kimś. O, to też jest dobre. Bądź w życiu kimś, jakbym była nikim. Bardzo ważne jest pokazywanie, że są różne kobiety, że są małe, duże, niskie, grube i oczywiście hejterzy nie będą się zastanawiać nad tym, co robią, ale to jest naprawdę ważne, żeby pokazywać różne ciała. Kasiu, co Lipari zmieniło w twoim życiu? Szafę? Myślę, że złagodniałam w ogóle, że to było takie piękne uzupełnienie tego całego procesu zmiany, jaki przechodziłam. Ja wierzę, że my w Lipari, jak ty powiedziałaś, że złagodniałaś, ubieramy kobiety w kobiecość, która się też łączy z taką siłą bardzo głęboko uświadomioną, siłą łagodności czasem. Która może budować. Trudno jest nie oceniać i nie porównywać. To jakby naturalnie jest, że jak widzę jakąś kobietę, to ja zawsze dotykam swojego brzucha, czy mój brzuch jest wystarczająco płaski. Naprawdę, słuchajcie, nawet jak idę z psami, no łapię się na tym, że sprawdzam, czy on jest wystarczająco płaski. I to jest i straszne, i śmieszne, ale są takie rzeczy. Dzięki, że o tym mówisz, bo jak patrzy się na ciebie z boku, jak się widzicie na żywo, jak się widzi twoje posty i zdjęcia, to po tym takim pierwszym spojrzeniu w życiu się nie zgadnie, że Kasia Kędzierska sprawdza, czy ma wystarczająco płaski brzuch. Tak, że w ogóle ją to interesuje. Z tym brzuchem to jest tak, że moja mama przez całe życie mi mówiła, żebym wciągała brzuch, nie? Wciągnij brzuch. Ona też przez całe życie wciągała brzuch. Okej. Okay. Powiem wam, że trudno jest wciągać brzuch przez całe życie. I to jest przenośnia. Jest naprawdę trudno. I z jednej strony, ja też podjęłam teraz bardzo ważną decyzję. Ja już przestaję się odchudzać. Ja po... Ile lat się odchudzasz? Czekajcie, mam 40. 25 lat. Okay. I to jest straszne, nie? Chcę, żeby moje ciało było sprawne i żeby było jędrne. I to też nie jest takie proste, bo to jest, słuchajcie, proces długofalowy. Ja mam dostęp do rewelacyjnych urządzeń, ale tam jedną kończynę od pachwiny do kolana robisz pół godziny. Kto ma pół godziny? A przecież nie zrobisz jednej. A mamy przecież dwie nogi. No właśnie. I to jest już godzina. Jeszcze byś chciała machnąć na przykład brzuch, to jest półtorej godziny. I potem pośladki. A jak często to się powinno robić? 2 razy w tygodniu. Wolę spać. No i tak trochę sobie w ogóle myślałam o tym podejściu do ciała. I teraz chcę, żeby było właśnie jędrne i było elastyczne. I u nas, no bo ja jednak jestem jakby no ponad ten wymiar taki katalogowy, tak? Bo noszę 42, waga jest wysoka, więc jest 42. I teraz zastanawiałam się, bo ja miałam kilka takich incydentów w moim życiu, że byłam szczupła. Mhm. Byłam. Okej. Okay. Kiedy? To było... No wtedy, kiedy powiedziałam, że będę szczupła, bo wiem, że jak będę szczupła, to będę szczęśliwa. Ile to kosztowało? Bardzo dużo. Bo byłaś to szczęśliwa? Kosztowało, no właśnie zaraz do tego przejdziemy. 7 dni w tygodniu to były treningi. Wstawałam o 5:30, żeby zrobić takie 10 kilometrów. Później szłam do pracy i wieczorem miałam 2-godzinny trening. I słuchajcie, i rzeczywiście to ciało zupełnie wyglądało inaczej. Mhm. I ja się dopinałam w 36 rozmiar i pamiętam, że wtedy właśnie byłam na etapie tej dywersyfikacji, czyli poszukiwaniu partnera mojego życia. Dywersyfikacja. Tak, bo niektórzy to mogą nazwać... miałam nie używać wulgaryzmów, prawda? Rozwiązłością. No. Niektórzy, oj tam, jesteśmy dorośli. Niektórzy to mogli nazwać rozwiązłością, a ja to nazywam ładnie dywersyfikacją. I to da wam na pewno do myślenia, co powiem, ale korzystałam z różnych portali randkowych i tam się wrzuca swoje zdjęcia. Mhm. I mam zdjęcia, gdzie dopinałam się w sukienki 36, a mnóstwo mężczyzn nadal mi mówiło, że wyglądam grubo. To był rozmiar 36. I teraz pytanie zadaję sama sobie. Czy ja byłam wtedy szczęśliwa? No nie, nie byłam.
Mimo, że osiągnęłam ciągle na deficycie kalorycznym swoich marzeń. Nawet nie, bo tyle zapitalałam po prostu na tej bieżni, że żarłam, co chciałam, okay. Tak? Ale przychodzi taki moment, a wtedy akurat był pierwszy taki uderzeniowy moment, bo zmarła moja mama. I ja przestałam ćwiczyć i zaczęłam mutować. No, jak nagle zmienisz takie zachowanie, a metabolizm tak otóż to, funkcjonuje to już i zaczyna robić znowu się cały zmieniać. Czas. No tak. I teraz pytanie, czy to jest w ogóle warte, tak? Czy to jest warte, żeby próbować osiągnąć jakiś idealny według ciebie kształt? Ale teraz pytanie, jaki jest idealny? Bo jak jesteś szczupła, Marto, ty jesteś szczupła, to zawsze pojawia się, a gdzie jest mój tyłek? On nie ma, nie? No oglądam się i go nie ma, no trudno. No. Nie ma tyłka. No, no dosłownie. Lepiej nie mieć tyłka niż mózgu. To słuchajcie, no. Nie wchodzimy teraz w tematy mózgu. Ale wiecie, to jest tak, że jak jesteś pełniejsza, to masz cyc i masz dupkę. No. Tak? Jak jeszcze masz talię, to super, no, bo nie jesteś klocem i nie musisz się obwijać paskami. Ale jak jesteś szczupła, to znowu mówisz, no nie, no nie mam cysków, nie mam dupy, no. Mhm. I znowu chodzisz na siłownię, żeby zrobić tą dupę. Więc wiecie, no... To się nigdy nie kończy. No, to się nigdy po prostu nie kończy. Ale ta też historia. Wiesz, ja... ponieważ no, robiliśmy pokazy kiedyś częściej, robiliśmy sesje zdjęciowe z różnymi modelkami. My nie bez powodu pracujemy z bardzo wąską grupą modelek, bo fajnie się pracuje z dziewczynami, które się lubią. Mhm. To też jest istotne, a większość oczywiście. Modelek, z którymi pracowaliśmy wcześniej, było bardzo smutne. Mało się lubiło. I dziewczyny przed pokazem gigantyczny stres, że nie wygląda ich ciało tak, jakby chciały, że to no mają właśnie, za mało, to mają modelki, za dużo. No. A to są modelki, na które większość z nas kobiet się ślini, jak patrzy, że taka śliczna. No bo powiedzmy sobie, ja potrafię docenić kobiece piękno. Są kobiety, które są piękne i zjawiskowe i jak no, patrzę teraz na ciebie, to widzę piękną, świadomą siebie kobietę. Ta-da! Ta-da! Nie w 36. I co? Ale słuchajcie, no to jest wybór. Opowiemy historię o hejcie, prawda? Z tego zdjęcia. Tak, no to tak. Musimy wam opowiedzieć. No dobra, to wiesz co? To może właśnie przejdziemy sobie do tej historii, bo jest taka grupa, nazywa się Sekrety Lipari. Założyliśmy tą grupę, założyłyśmy ją my dziewczyny z Lipari, żeby ta nasza społeczność była w takim mniejszym gronie zawężona i myślę, że na przykład do tej naszej społeczności jako pierwszej pokażemy ten odcinek też tego podcastu. I tam to, co jest absolutnie niezwykłe w tej grupie, co sobie bardzo cenię, to to, że kobiety, część kobiet chce pokazać siebie, czyli wystawia się na ogląd społeczności, bo wie, że ta społeczność to doceni i absolutnie 100% takiej odpowiedzi, jaką tam dostajemy, jest po prostu... Jest zajebiście piękna. Tak, bezpieczna przestrzeń. Kobieta mówi drugiej kobiecie, że wygląda dobrze, mm-hmm. że wygląda pięknie, że wygląda apetycznie. A kobiety, które publikują, są od rozmiaru XS do XXL. Jedną z kobiet, która tam publikuje, jesteś też ty, Kasiu. Ja uwielbiam zdjęcia z twojej garderoby, zwłaszcza w high waistach. Po prostu jakby to ślicznie wyglądasz. Przepraszam, ale to jest prawda. Dla mnie za to kocham Lipari, że ubieramy... kobiety w każdym kształcie i w każdym wieku tak, że one wyglądają jak $1,000,000. I to nie jest fake. To nie jest tak, że wiesz, założy do zdjęcia, potem rzuci w kąt, bo nie będzie w tym chodzić, tylko założysz i już chcesz w tym zostać, bo wiesz, że to ci robi dobrze. Nie tylko na twoje ciało, ale też na głowę, bo ty sobie właśnie dałaś takie poczucie, że jesteś najlepszą wersją siebie w tym, jak wyglądasz. Też, nie tylko w tym, kim jesteś jako człowiek. I wrzuciłaś takie... piękne zdjęcie. To chyba było zdjęcie w kostiumie. Tak. Jeszcze nie mów końca, bo... Dobra. Tak. To ja oddaję ci głos. To teraz wyobraźcie sobie idealny dzień. To był sobota bądź niedziela. Niedziela. Piękne słońce. Wakacje. Byłam w domu z moimi psami. Chciałam się opalić, poczytać świetną książkę. Cudownie się czułam. I dzień wcześniej przyszła do mnie paczka z Lipari. Wspaniałe bikini. Biała, świecąca skóra ze złotą lamówką. Tak, nasz lateks. Mhm. Marzenie milionów, taki kostium. Ja go założyłam i zachwyciłam się tym, jak dobrze w tym wyglądam. I pomyślałam o tych wszystkich kobietach, które nie jeżdżą na wakacje,
bo wstydzą się albo pokazać. Albo nie rozbierają się na plaży. Tak. Mhm. I leżą w dresach albo tak. w jakiejś tam wyciągniętej koszulce. Burce, no. Tak. Bo wstydzą się pokazać. Mhm. I ja mówię, kurde, to jest świetny moment, żeby po prostu pokazać, że te większe babki też super wyglądają w tych kostiumach. Po prostu kobiety na traktory, tak? Bikini na rozmiar ciała 42. Bikini dla każdej kobiety. Dla każdej. Otóż to. I ja sobie zrobiłam wtedy zdjęcia. Głównie właśnie przyświecała mi ta intencja, żeby pokazać tym kobietom, żeby je ośmielić, że ty też tak możesz. Mhm. Wiesz, zakładaj to bikini tak. i po prostu nie idź tylko na, ta Marta, co tam gdzieś stanęła. Dosłownie. I tak. mhm. Dosłownie. Ta o wymiarach modelki. No, tak. Pamiętam. To wszystkie teraz mi live'y przechodzą, jak wchodzisz po prostu w tym kostiumie. A ja tam biegam dookoła kanapy. I robię kroki. I zrobiłam sobie to zdjęcie i cały czas wam podkreślam. Masz świetne nastawienie. Bardzo dobrze się czujesz. Po czym wracasz na... w porze lunchowej do domu i dostajesz wiadomość z anonimowego konta. Konta, które właściwie nie istniało przed tą wiadomością, że jak ci nie wstyd. Tak mniej jakby... Także, że ludzie przesyłają sobie tak. to twoje zdjęcie i się z ciebie śmieją. Tak. Oczywiście też w mniej cenzuralnych słowach. Tak. I ja oczywiście przeprosiłam cię za to doświadczenie, bo miałam poczucie, że to jest jakaś przestrzeń, którą stworzyliśmy, więc czuję się za nią współodpowiedzialna. Ale mnie ujęło to, jak ty zareagowałaś. Że jakby, no ten hejt po prostu jest. No jest. Ja uważam, że jest dużo prawdy w powiedzeniu... Mocna w necie, pizda w świecie. Tak, to mój podcast. I jestem w stanie rozmawiać z ludźmi, którzy potrafią przyjść i powiedzieć mi, co myślą i pokazać swoją twarz, albo zadzwonić, albo napisać, ale z profilu albo z maila, który odzwierciedla rzeczywistego człowieka. A jak sobie patrzę, no wiesz, no jakby nie patrzeć, hejt otacza mnie od kilku lat, a od kilku miesięcy bardzo mocno. Mnie osobiście, jak również koncept Lipari jako taki. I najpierw mam takie zdziwienie, w ogóle pierwsza moja reakcja, jak ktoś może mieć na to czas? Ja nie mam czasu się podrapać w tyłek. Dosłownie. W ogóle jakby... Druga rzecz jest taka, ja jakby jedyny moment, kiedy myślę o ludziach innych niż ja, to kiedy myślę o mojej rodzinie, moich bliskich, moich przyjaciołach, moich współpracownikach w aspekcie mojego życia osobistego albo życia zawodowego. Ale kiedy ja ostatnio miałam czas popierdzielić o kimś, kogo nie znam? Ale w ogóle zadać sobie jeszcze trud, żeby znaleźć tą laskę, napisać do niej. Wow. I w ogóle stworzyć całą tą historię, bo nie wiadomo, czy ta historia w ogóle jest prawdziwa. Tak? Oczywiście, że nie. Polski się ze mnie śmieje. Oczywiście, tak sobie pomyślałam, że nie. Pół Polski. Dobre zasięgi. To... Jak może to można by biznes? Było to przekuć w jakiś dobry sposób. Pierwsze, choć nie powiem, słuchajcie, no zrobiło mi się przykro, bo biorąc pod uwagę, że odchudzam się od 25 lat. To tak? jest mocne, tak. Jak ktoś ci po prostu pisze, że, no, że wstyd w ogóle, że się pokazujesz ludziom z tak obrzydliwym wyglądem, to tak. w pewnym... No, pierwsze co, no to mówię, ojej, ale no nie fajnie, kurde, no nie fajnie. Przecież chciałabym, żeby mi napisali, że pani Kasiu, ale zajebiście pani w tym wygląda. Po prostu kurde, Polski chciałoby no. wyglądać tak jak pani. Choć myślę, że połowę Polski chciałoby wyglądać tak jak ja, bo jest wiele kobiet, które na pewno by chciało wyglądać i mieć taki rozmiar. Ale to też nie o to chodzi, że za pierwszym razem było mi przykro, ale potem... Dlatego zaczęłam tą rozmowę od wyobraźcie sobie, jaki to był piękny dzień. I teraz to jest wybór. Mhm. I ja też dziękuję w ogóle za to wydarzenie, bo znowu zaczęłam myśleć o wyborze. Masz wybór. Albo strzelasz sobie w łeb i bierzesz psychotropy, albo zaczynasz znowu przeżywać i biegać jak głupia, żeby zredukować 10 kilo. Albo po prostu wracasz do tego, że miałeś zajebisty dzień, że naprawdę świetnie wyglądałam w tym kostiumie. Naprawdę i zobacz, jakie się musiałaś podobałam. Poruszyć emocje, że ktoś wykonał tyle pracy, żeby skopiować zdjęcie, stworzyć fake Otóż profil, to. Przejść przez proces rejestracji Mój i wysłać Paweł ci wiadomość. Mój mąż Paweł to mi nawet gratulował.
bo Małż jest w show biznesie i on mówi: Kaśka, zobacz, jaki ty poczyniłaś krok naprzód, że oni zaczynają o tobie mówić. Grunt to właściwa perspektywa. No bo wiecie, no bo byle kim nikt się nie przyjmuje, tak? No. A potem mi powiedział, to ty wyobrażasz sobie, co taka Jennifer Lopez musi przeżywać? Jaki to jest milionowy hejt? A potem mi powiedział coś mądrego. Ja w ogóle rzadko się z nim dzielę takimi rzeczami, bo raczej nie beczę. No tam beczę to 24 dni w roku. Ale wtedy się z nim podzieliłam i on powiedział tak: Kaśka, ale w czym tu jest problem? Masz dom, rodzinę, męża. Jest okej. Okay. Masz robotę, dobrą robotę, masz psy, masz wnuczęta, które cię kochają. Przecież ty już możesz teraz wyglądać po prostu jak wieloryb. Co ci szkodzi? Ja kocham tego wieloryba, więc who cares, tak? No. On zawsze, Paweł, tak prosto do mnie mówi, żebym zrozumiała. Tak zwany męski mózg, no męski tak myślenia. Ale Marta, naprawdę, czy to coś zmieni, że ja będę 5 na plusie albo 5 na minusie? To jest tylko pytanie, jak ty się z tym czujesz i koniec. Otóż to. Więc to tak mnóstwo jest takich sytuacji, Kasia, w życiu. A zawsze tak było? No nie. A ty jednak chcesz usłyszeć, jak to było strasznie te kilkadziesiąt lat temu, prawda? Nie, pokaż ten ból i cierpienie. Ja wiem, jak to było u mnie, że kiedyś ta ocena społeczna była dla mnie bardzo ważna. Ależ oczywiście. I ja właśnie od tych, wiesz, najmłodszych lat zawodowych naprawdę bardzo istotne było dla mnie, co myślą ludzie, i moja kariera wynikała z tego, że chciałam im pokazać, że się mylą i że ta dziewczyna z podwarszawskiej tak, wsi, żeby udowodnić, co nie skończyła SGH-u, tylko Politechnikę, co jak mówią, skąd ona się tu wzięła? Może jest kochanką, nie za brzydka na kochankę. Ja też zawsze, jak dostawałam dobre oceny na uczelni, to mówili, że sypiam ze swoimi profesorami. No widzisz, to mi powiedzieli, a że za brzydka na kochankę. Pragnę podkreślić, że nigdy do tego nie doszło. A może ktoś by chciał. I na przykład był źródłem plotek. No tak to w życiu bywa. I tak sobie myślę, że kiedyś obchodziło mnie, co ludzie myślą, i nie wchodziłam z nimi w polemikę, ale miałam tą strategię, to ja wam pokażę, że się mylicie. Pokażę wam, że jestem lepsza, że jestem więcej warta, że osiągnę, że zrobię. Albo, że zasługuję na miłość, bo i takie historie się zdarzały. No tak, bo to zazwyczaj się mówi nam, że musisz zasłużyć, tak? Musisz zasłużyć, żeby ktoś cię kochał. Bądź grzeczna, ładna, bądź grzeczna, miła. Tak. Tak, naucz się gotować. Tam, tak, z tym staraj też wiele się, lat nie musiałam za dużo pracować. Tak. I to, o czym mówiłyśmy, czyli ten proces dojrzewania, jeżeli ma być procesem trwałym, ale też i stałym, bo dojrzewanie się nigdy nie kończy i rozwój, no to wchodzi tam terapia, której jestem wielką orędowniczką i której trudów i dobrodziejstwa kilka lat temu doświadczyłam. I wtedy tworzy się, przynajmniej we mnie, wytworzyło się coś takiego jak takie poczucie, głębokie poczucie, że sama dla siebie jestem wystarczająca. I w pewnym momencie nagle okazuje się, że dla innych ważnych dla siebie ludzi też jesteś absolutnie wystarczająca. I to jest najważniejsze. A nawet jesteś cudem. Otóż to. I tak jak powiedziałaś na starcie, to wszystko zaczyna się absolutnie od siebie. Zawsze. I ja pamiętam, jak mój pierwszy narzeczony mówił, że mam za długie nogi i wyglądam jak pająk. A pani na WF-ie powiedziała kiedyś, że mam grube łydki. I ja tak ładnych parę lat myślałam, że z moimi nogami coś jest nie tak. Ja pozdrawiam moją panią od biologii z liceum. Ona mi dwa razy dziennie powtarzała, że nic ze mnie nie wyrośnie. Zresztą mogę się poszczycić 4 dwójami na świadectwie maturalnym. W tym z niemieckiego, a mówię po niemiecku teraz. No proszę. A ja mam 4, ale nie mówię nic. Cóż za chichot. I tak sobie myślę, że z tym hejtem jest tak, że każdy normalny człowiek o ugruntowanej wrażliwości, jak spotyka go to po raz pierwszy, to ma taki moment, no wiesz, to tak jakbyś szła na ulicy i ktoś cię popchnie i upadniesz. I no, normalne, że cię zaboli, tak? No, albo cię opluje. Albo cię opluje. Myślisz sobie, o co w ogóle chodzi? I tym bardziej, że bardzo często właśnie taki hejt, który dociera, to jest taki, który komuś zabrał bardzo dużo czasu,
i żeby go przygotować i żeby taką treść wypuścić. Wyobraź sobie, że mam hejterkę, która ma zapisane wszystkie moje stories, które znikają po dobie i posty z 3,5 roku. To już stalking jest. Tak, to jest stalking, jak najbardziej. I myślę sobie, że w pierwszej chwili, przynajmniej moim doświadczeniem było to takie, ej, czemu to robisz? To boli. I dopiero potem wręcz włączają się takie naturalne mechanizmy, że ale ty w moim życiu jesteś nikim, a nikt nie może cię zranić. I człowiek sobie na nowo przypomina, że tak naprawdę zranić cię mogą ludzie, którzy są dla ciebie ważni. No to prawda, ale ja jeszcze dodam inną kategorię hejtu, z którą ja się często spotykam. Ja to nazwałam hejt bierny. No. I zaraz wam powiem, jak to jest hejt bierny. Co to jest hejt bierny? Hejt bierny to jest wymazywanie twojej osoby z przestrzeni publicznej. Cancel culture, tak zwane. Na pewno to jest na to jakieś, bo nie sądzę, że osoby, które mi to robią, są jakby prekursorkami. Za mało na bycie prekursorkami. Ja mam często takie wydarzenia, że robimy je wspólnie i jakby jesteśmy dla siebie troszeczkę konkurencją i ktoś wypuszcza film, rolkę z tym samym wydarzeniem, które ja współtworzyłam, ale nie mam je na żadnym zdjęciu, nie mam je na żadnym filmie. Nie jestem opisana w tekście, dosłownie jakby mnie tam nie było. To co PiS zrobił Wałęsie tutaj, tak mi wybrzmiewa. Patrz, jesteś jak Wałęsa. I to jest bierny hejt, ja go bardzo często doświadczam. Nie, pani Kasia, nie, ja tu jestem, nie. To jest genialne. Dlaczego ludzie to robią? Kurczę, no nie wiem dlaczego, Znaczy nie, no wiem, z poczucia niskiej wartości. Przynajmniej no, ja to sobie tak tłumaczę. Ja myślę, że to jest czysta głupota. Znaczy, jak się czujesz głupia, bo dużo kobiet się czuje głupich, bo ktoś im to wmówił wcześniej, że są niezaradne, że są głupie, nie są kompetentne albo źle zarządzają swoim czasem. Tak? Okay. I one nie pomyślą, że ktoś z zewnątrz im robi krzywdę, tylko one się takie czują. I ja miałam zawsze z tym problem, że jak ja się pokazywałam, to właśnie i byłam takim wyzwalaczem tych wszystkich problemów innych ludzi, tych kompleksów. Mhm. I zawsze dostawałam po ryju. A wiesz, dlaczego to się tak dzieje? Bo jesteś emanacją tego, czego one nie mają. Nie mają. Ale nie czy wiedzą, nie można po prostu zagadać? Nie wiedzą, że nie mają zasadzie, tego. Na zasadzie, Kasia, naucz mnie, jak to zrobić, tak? Dokładnie tak. Bo trzeba się otworzyć na zmianę, żeby ja coś uważam, się wydarzyło. Tak, że trzeba czerpać od tych mądrzejszych kobiet. Ja pamiętam, że 20 lat temu, to już trochę więcej, jak byłam studentką i jak widziałam taką piękną kobietę wysiadającą z dużego, ładnego samochodu, to ja potrafiłam podejść i zapytać się, czym się pani zajmuje? Bo ja bym się chciała zainspirować. Wow. Bo dla mnie to było takie, wiecie, taki sukces, tak? Że ta pani osiągnęła sukces. Ja się wtedy nie zastanawiałam, czy jej to dał mąż, czy kochanek, bo nie myślałam w takich kategoriach. One były w ogóle bardzo otwarte na... Zawsze się śmiały. Tak? I na przykład mówiły, że o, ja to jestem tam w bankowości, nie? Ale że matematyka nigdy nie była moją mocną stroną, to w bankowość nie poszłam. Ale myślę sobie, że to, o czym mówisz, to jest też to, że ty po prostu chciałaś zrozumieć i chciałaś się nauczyć. Ja nadal w ogóle chcę swój rozumieć. Sposób. Ja zadaję głupie pytania, na przykład dlaczego mnie zraniłaś? Trzy dni temu padłam, słuchajcie, ofiarą wyłudzenia. Oj. Naprawdę, no aż sama sobie pluję w brodę, że byłam tak naiwna, ale dałam się naciągnąć na pewne pieniądze, żeby mieć już po prostu święty spokój. Nawet nie chcę już dalej jakby drążyć dlaczego, czy mi to ktoś odda, czy nie. Tylko chcę się odciąć od tej grupy i iść dalej. Okej. Okay. Czyli jednak jeszcze coś tam jest. Ta naiwność taka do ludzi. No, myślę sobie, że często oceniamy innych jednak przez pryzmat siebie. No, to super jest. To taki komplement, ja bardzo dziękuję. Nie masz takiego wrażenia, że ty poświęcasz swoją czas, uwagę, energię i emocje na to, żeby tworzyć swój świat i tworzyć przyszłość? A jednak, kiedy mówimy o hejterach, to mówimy o ludziach, którzy nie potrafią nic stworzyć, potrafią tylko podejmować próby niszczenia. Właśnie wszystko jest dobre do momentu, kiedy jesteś w stanie poruszać się w tym swoim hermetycznym świecie.
tak? Jak twój świat jest hermetyczny, jest bezpieczny, to masz tą swoją taką strefę. Nie nazywamy tego strefą komfortu, ale tą swoją fajną strefę. Ale problem już pojawia się wtedy... Kiedy wyskakujesz kiedy poza swój mały, zamknięty świat. No tak jak ja, jak ja miałam czelność wyskoczyć na tych sekretach, nie? Z tą wielką dupą, z tym małym bikini. No, przegięłam. Zabolało. Ja ci bardzo, bardzo dziękuję, że ty to robisz, dlatego że... Ale ja będę wyskakiwać. No i właśnie o to chodzi. Tym bardziej, że teraz dbam o jędrość moich łód. Właśnie o to chodzi, że po prostu idziemy dalej do przodu, bo robimy coś, co ma sens, robimy coś, co ma wartość i jest takie angielskie empowerment. Ja mam takie poczucie, że to, w jaki sposób ty żyjesz i komunikujesz siebie i swoje wartości i swoje działania, umacnia inne kobiety w odwadze. Tak, jak najbardziej. Ja w ogóle uważam, że wspieranie kobiet to jest totalnie moja misja. Ja to już w sobie odkryłam wiele lat temu, już będąc nastolatką, no bo to Amnesty International, no nie wzięło się znikąd, tak? Zapomniałam ci powiedzieć, ja w wieku 12 lat przystąpiłam do organizacji Global Action Plan ratowałam drzewa przed wycinką. Ja ratowałam ludzi przed wycinką. Jezus, Katarzyna. No tak, taka jest prawda, te petycje właśnie tego dotyczyły. Bardzo ważne jest pokazywanie, że są różne kobiety i wy to świetnie robicie, że są małe, duże, niskie, grube, z małym cycem, z dużym cycem, chude. I to jest z dziećmi, bez dzieci. Tak, otóż to. I to jest bardzo istotne. I oczywiście hejterzy nie będą się zastanawiać nad tym, co robią, ale to jest naprawdę ważne, żeby pokazywać różne ciała. Ja mam ogromny problem z nogami, dlatego też mnie to zabolało, bo ja tak bardzo dążyłam kiedyś do perfekcji, że poddałam się zabiegowi, który był bardzo niebezpieczny. Ja nie myślałam wtedy w ogóle o konsekwencjach, ale niestety miałam powikłania po tym zabiegu i mam zniekształcone te uda i one nie są ładne estetycznie, bo one nie są równe. Nie zauważyłam. Bo ja ci tego nie pokazuję. Ja ci tego nie pokazuję, ale ja się śmieję, że ja mam cipkę na prawym udzie, tak? I ją teraz rozmasowuję. I pokazuję tą cipkę całemu światu, zakładając bikini, no bo przecież no, nie sposób tego w ogóle ukryć. I teraz jest pytanie, no bo ty z tym żyjesz, to jest twoje ciało, ono cię nosi. Ono nie będzie inne tak o... Tylko dlatego, otóż że ktoś to mówi, że brzydkie. No otóż to. I teraz, wiecie, ja to mogę nawet ukryć gdzieś w spodniach, ale jak ktoś ma poparzoną twarz, to znaczy, że co? Że ma nie wychodzić z domu. Tak. Uważam, że trzeba to pokazywać, bo są ludzie bez kończyn. Mamy różne zniekształcenia, deformacje ciała, czy powstałe w wyniku głupoty, tak jak u mnie, bo ewidentnie to była głupota w celu dążenia do doskonałości. Czy to wypadek, a często choroba po prostu genetyczna. I dlaczego zabieramy prawo tym ludziom, żeby po prostu normalnie żyli? Naprawdę uważacie, że trzeba każdemu mówić, ale masz bliznę na twarzy? Czy ten człowiek o tym nie wie? Znaczy, inna rzecz jest taka, że pokaż mi człowieka, który podejdzie na ulicę i powie, ale masz bliznę na twarzy, ale masz grubą dupę, ale masz chudą dupę. Te osoby robią to tylko i wyłącznie w sieci anonimowo, czyli ich odwaga, ale też to, co ja nazywam takie credibility, czyli prawo do wypowiedzenia się jest absolutnie zerowe. Ale teraz jest anonimowość. Przecież ludzie normalnie sobie mówią takie rzeczy. Naprawdę? Oczywiście, że tak. Kurczę, nie doświadczyłam. Oczywiście, że tak. Ja przez całe życie mi mówili, że jestem gruba, bo nie mogli mi powiedzieć, że jestem głupia. Ale to jest trafne. A jak chcesz komuś dowalić, to no dlatego to mi mówili, szukasz że czegoś. Na pewno przez łóżko. No szukasz ewidentnie czegoś, żeby dowalić, tak? No jeżeli ktoś jest mądry, to jej nie powiesz, ty kretynko, idiotko, jak to zazwyczaj się mówi kobietom, tak? O, ona jest idiotką. No nie, no szukasz czegoś, co może ją zaboleć. Widzisz, że jest grubsza, to mówisz, o, ty jesteś gruba, nie? Znaczy, wiesz co, nie mieści mi się to w głowie, bo nigdy nie zrobiłam niczego, żeby komuś odjąć. No, no ty nie, ale świat taki jest. A cieszę się, że rozmawiamy i że możemy mówić o tym, że możemy robić ten świat innym miejscem, wiesz? Pokazywać przede wszystkim. Ja cały czas mówię mojej wnusi Marii, bo ona już jest kumata, bo Maksym nie jest kumaty w ogóle, bo jest mały. Ale cały czas mówię do niej, ale świetnie sobie radzisz, ale wspaniale to sobie ułożyłaś, ale ty jesteś mądra, nie? A Paweł mówi, o, jaka jesteś śliczna. Wy nie mówię, że jest śliczna.
Mów jej, że jest mądra. Ja cały czas chodzę, mówię, jak ty jesteś mądra. O, zobacz, o, jak to pięknie zamknęłaś drzwiczki w tym samochodziku. No, żeby po prostu, żeby ona wzrastała w tym poczuciu, że ona jest mądra. Mhm. Bo jak już będzie wiedziała, że jest mądra, to już będzie miała wszystko. Mi zawsze rodzice mówili, jak będziesz ciężko pracować, to będziesz mogła zrobić wszystko w swoim życiu. A to też nie zawsze się z tym zgadzam, dlatego że są ludzie, którzy ciężko pracują przez całe życie to i nic nie osiągnęli. To też jest twój cytat, bo tak. Jeszcze ważne, nad czym ciężko pracujesz. Właśnie, a są ludzie, którzy po prostu walnęli raz jakąś głupotę i stali się bogaczami. To jednakże statystyka jest statystyką. Że jednak trzeba zapitalać. Statystycznie rzecz biorąc, trzeba zapitalać. I trzeba zapitalać tam, gdzie to ma sens. A, no właśnie. Kasia, a czasem odpuszczasz sobie? Tak, już tak. Od niedawna. Jak to się objawia? Planuję sobie odpuszczanie w ogóle. Okej. Tak. Przede wszystkim nie wchodzę już w żadne utarczki słowne. Mhm. Jak ktoś mi mówi, a czasem się zdarza tak, że ktoś mi powie, jedna z moich klientek, że ale beznadziejna z pani, nie? Albo piszą maile. Ja nie chcę pracować z panią Kasią, bo jest taka beznadziejna. I tak się zastanawiam, w czym się objawia ta moja beznadziejność, bo akurat jestem tak interdyscyplinarna, że można mnie o wszystko spytać i jestem bardzo pomocna dla klientek, więc tu musi być coś, że tam uderz, prawda, w stół, a nożyce tak. Się odezwą. I wtedy właśnie odpuszczam i mówię, okej, nie ma problemu, to jest pani decyzja, o, spoko. I kiedy już czuję zmęczenie, to też mówię, nie musisz tam jechać. Kiedyś jeździłam z gorączką do klientek, a teraz dzwonię i mówię, mam gorączkę, jak wyzdrowieję, zadzwonię. No i wtedy oczywiście jest, no ale jak to? Jestem chora. Przyzwyczaiłaś też trochę, co? No kurde, rozpuściłam po prostu przez lata. No to teraz lata. Trochę zajmie to zmiana, ale myślę, że tak. Jesteś w procesie i swoje otoczenie dlatego też zmieniasz. Dlatego na wakacje wylatuję teraz w dzień roboczy. Mam nadzieję, że nie odbije się to negatywnie do moich zdrowia psychicznego. Wiesz, ja po raz pierwszy od wielu lat, od kiedy nie jestem w korpo, bo w korpo jest trochę inaczej. W korpo jednak, wiesz, to nie są twoje pieniądze, to nie do końca jest twoje, co tworzysz, nawet jak już jesteś gdzieś tam wyżej. Więc od wielu lat nie miałam takiego całorocznego swojego planu osobistego. Takiego, że tu będzie jakiś weekend, tu będą wakacje, tu jest koncert, na który chcę pójść. I po raz pierwszy w grudniu usiadłam i zrobiłam sobie taki całoroczny plan, żeby wiedzieć, po raz pierwszy od bardzo dawna wiem z wyprzedzeniem, kiedy będę miała wakacje i gdzie. I no, też zaczynam sobie odpuszczać. Chociaż wiem, że ten rok jest takim bardzo intensywnym rokiem, bardzo dużych zmian w bardzo wielu obszarach. I to nie będzie rok prosty, a na pewno nie będę pracować mniej niż w poprzednich latach, a pewnie będę pracować więcej. Ale zadbałam o siebie w ten sposób, żeby wiedzieć, kiedy jest mój reset. Widzę, że idziemy łeb w łeb. Dwa miesiące temu kupiłam bilety na czerwiec. Proszę. A teraz rok temu byłam na Red Hotach, to gdzieś tydzień przed waszą tą Beyoncé. I to był pierwszy koncert od 10 lat. A podkreślam, mój mąż jest muzykiem. Mnie ujęło to, że ty w swoim dossier piszesz na przykład, że jesteś założycielką studia nagrań Caprice Records, w przyszłości menedżerką zespołów rockowych. Oczywiście. Ile można jeździć i pokazywać urządzenia i szkolić? Ja myślę, że te zespoły naprawdę osiągną duży sukces z taką panią menedżerką. No, słuchajcie, chcieć to móc. Kasiu, co Lipari zmieniło w twoim życiu? Szafę. Dobra. A coś jeszcze? Myślę, że złagodniałam w ogóle, że to było takie piękne uzupełnienie tego całego procesu zmiany, jaki przechodziłam, bo oczywiście możecie wierzyć bądź nie wierzyć, ale naprawdę jak tutaj się wchodzi, to wszyscy są dla was mili. I to jest takie piękne, bo to jest ta moja taka niby wioska, niby kraina, tak? Bo ja jestem w stanie ją sobie zrobić w domu,
Ale jak wychodzisz na zewnątrz, no to już możesz po prostu od każdego dostać, tak? A tu jak przyjeżdżasz, to mam takie przedłużenie tej mojej wspaniałej przestrzeni. I nigdy mi się tutaj w ogóle nie zdarzyło, że ktoś tam coś powiedział, wciągnij brzuch, czy coś takiego. Naprawdę. Dzięki. To jest niesamowite. A przypomnę, że to jest samo sfeminizowane środowisko, tak, które jest bardzo konfliktogenne. Czy postrzega się środowisko tak, kobiece jako takie, gdzie się zdarza babska głupota, takie, tak? Potrafią. A tutaj tego w ogóle nie ma. Znaczy tutaj w tym budynku pracuje 60 kobiet u nas w naszych organizacjach. No to statystycznie powinny się bić raz w tygodniu. Albo częściej. Ale wiesz, kto jest za to wszystko odpowiedzialny? Osoby, które tym wszystkim zarządzają. Więc to bardzo dużo mówi o tobie i o Joli. Dziękuję. Myślę, że na pewno zaczyna się od nas, a to jest cały ekosystem, który już potem wchodzi w ten tryb i okazuje się, że on jest dobry. Bo ryba się psuje od głowy, nie? Ale też jakby, wiesz, można się koncentrować na bzdurach, na problemach, na niszczeniu, a można się koncentrować na robieniu dobrych rzeczy. Ja wierzę, że my w Lipari, jak ty powiedziałaś, że złagodniałaś, ubieramy kobiety w kobiecość i odbudowujemy albo uświadamiamy kobiecą siłę, która się też łączy z taką siłą bardzo głęboko uświadomioną, siłą łagodności czasem. Która może budować. Tak. No ja jeszcze będąc w branży beauty, jasne, że oczywiście uważam, że najważniejsze jest piękno wewnętrzne. Tak? Nie należy być płytkim w życiu. No pewnie, nie polecam nie. tego. Ale jednak widzę, że jak kobieta patrzy na siebie w lustrze z taką dumą, wiecie, że jara się swoją zajebistością. Dobrym wzrokiem, ja to mówię, spójrz na siebie dobrym wzrokiem. To ona potrafi po prostu góry przenosić i to jest bardzo istotne, żeby ona po prostu poszła na jakiś zabieg, zadbała o siebie, potem przyszła do Lipari, ubrała się w coś, w czym wygląda świetnie, ale czuje się wygodnie, no bo nie sposób się wcisnąć w coś, co nie gra z tobą, żeby to prawda? Zdjąć, tak. Otóż to. I wtedy ta pani już nie myśli o takich beznadziejnych rzeczach typu, o czy ja dobrze wyglądam, tylko myśli o tym, co zrobić, żeby zrealizować swoje marzenia. I to uważam, że jest najpiękniejsze. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Również zapisuję dziękuję. Się na więcej. Zrobimy grafik, bo już umiemy na cały rok do przodu. Moim gościem, moją gościnią była Katarzyna Kędzierska-Stępień i bardzo dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Również dziękuję i życzę wam wszystkim cudowności. Bo tak wygląda życie. Tak jest.